Płata może być jednorazowa, a prezent, prezent przyjdzie troszkę później, przyjdzie po nowym roku. Czy wiesz, że święty Mikołaj istnieje? A co więcej, że jesteś nim ty, gdy myślisz o swojej przyszłości. O tym, co zrobić, by co roku otrzymywać prezent od IKE i IGZE, opowiem w ostatnim odcinku Porozmawiajmy o przyszłości finansowej. A moim gościem jest Daniel Szewieczek, ekspert ING. Dzień dobry, Danielu. Dzień dobry. Koniec roku to jest taki dobry czas, z jednej strony podsumowań tego, co było, z drugiej strony planowania tego, co będzie w roku przyszłym. No, wszyscy mamy jakieś noworoczne postanowienia w tym okresie. Ja się zastanawiam, czy masz jakąś taką finansową procedurę, albo jak to teraz jest modne, checklistę na koniec roku, przez którą zawsze przechodzisz jako taki finansowy rytuał? Checklista to jest bardzo szerokie pojęcie, ale tak naprawdę. Yy... Chyba zaczynamy od postanowień jakichś noworocznych, poświątecznych, i w tych postanowieniach często jest postanowienie finansowe. O tym, że będę więcej odkładał, o tym, że będę mniej wydawał albo jeszcze coś innego. Najważniejsze jest, żeby to postanowienie finansowe było. Natomiast sprawdzenie tego raz w roku jako checklisty nie jest najlepszym rozwiązaniem. Lepiej to robić częściej i zastanawiać się, czy rzeczywiście to, co sobie zało założyliśmy jako plan finansowy na ten rok, realizujemy. Ale niemniej jednak, ważne jest to podsumowanie, spojrzenie, czy udało nam się dotrzymać tych obietnic, które złożyliśmy de facto sami sobie, i czy panujemy nad swoimi finansami, no bo to w sumie jest najważniejsze. Ja mam takie wrażenie, po tych rozmowach, które już tutaj odbyliśmy, że niby wszyscy wiemy, że finanse są ważne, że procent składany. Robić cudowne rzeczy, jeśli damy mu naprawdę czas. Że nasz system emerytalny, no może nie wszyscy wiemy, że jest wymyślony 100 lat temu i wtedy był super, ale w dzisiejszych czasach no nie jest adekwatny do tego, jak żyjemy, jak pracujemy, jak wydajemy. Niby wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale, ale tutaj na tym krześle specjaliści od futurologii, psychologii, wszyscy zastanawialiśmy się, dlaczego tak długo i mozolnie podchodzimy do tego tematu emerytur. I zastanawiam się. Może jak, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto zajmuje się tworzeniem samych produktów finansowych od wewnątrz? Z perspektywy finansowej emerytura jest w sumie prosta. Mamy długi czas, w którym gromadzimy pieniądze, więc w długim czasie też te pieniądze mogą pracować, a potem mamy okres, kiedy będziemy z tych pieniędzy korzystać. Więc plusów jest tutaj sporo. Jeżeli przez odpowiedni długi czas będziemy te pieniądze gromadzić, to wystarczy niewielkie kwoty zbierać, żeby rzeczywiście ten kapitał na emeryturę był większy. Pieniądze w tym czasie pracują, więc też powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób chcemy, żeby pracowały. Oczywiście wchodzimy w obszar ryzyka, tego czy jesteśmy inwestorami bardziej nastawionymi na ryzyko, czy bardziej umiarkowanymi, czy wręcz zachowawczymi, i wtedy będziemy od tego ryzyka uciekać. Do tego wszystkiego są dostępne odpowiednie produkty. Niemniej najważniejsza jest systematyczność, czyli taka obietnica, że ja podczas swojej drogi życia pracuję, zarabiam, ale też odkładam. Tak, żeby wtedy, kiedy przejdę na emeryturę, żeby wyrównać sobie ten poziom życia. Żeby nie mieć tego strachu, który rządzi, tak jak powiedziałeś, tym zastanawianiem się na temat emerytalny, co się wtedy stanie. To ja dzisiaj już powinienem zdecydować, co wtedy będzie. Jeżeli zarabiam dobrze, no to też powinienem odkładać z tego, co zarabiam dzisiaj, żeby dob dobrą mieć emeryturę w przyszłości. Jeżeli zarabiam mniej, to żeby nie popaść w taką, mówiąc wprost, biedę, też dzisiaj powinienem trochę odkładać, żeby wyrównać sobie poziom życia, który miałem, kiedy pracowałem, w, z tym poziomem życia, którego się spodziewam. Kiedy przejdę już na emeryturę, będę starszy, będę miał więcej potrzeb opiekuńczych, leczenia, ale też będę chciał z tego życia trochę korzystać. W ogóle chyba pokutuję taki mit, że mam za mało pieniędzy, żeby zacząć myśleć o odkładaniu na emeryturę. Ja, ja zawsze swoich widzów czy słuchaczy przekonywałem, że Zbuduje się chociaż ten nawyk, pozna się chociaż ten produkt. Jeśli zarabiamy bardzo mało, jeśli dopiero zaczęliśmy pierwszą pracę, to nawet te symboliczne 50-100 zł no da nam jakiś nawyk, który z nami zostanie. No, a tak jak powiedziałaś, będzie lepsza praca, wyższe zarobki. No po prostu kwota się zmieni, ale sam nawyk oszczędzania, sam proces budowania no, no będzie działał i może też będzie nas motywował. Czasami chyba wyniki na małych kwotach też robią wrażenie procentowe, ale zawsze mogą nas przekonać do tego. Też masz takie wrażenie? Dokładnie. W, w emeryturze y, są pewne strachy. Takie, takie elementy, które nas odrzucają. Y, po pierwsze y, mówimy tak, to jeszcze... Czas. Mamy czas, żeby pomyśleć o emeryturze. Po drugie, emerytura sama w sobie nie jest czymś przyjemnym. No przecież trzeba korzystać z życia tu i teraz. Teraz mamy taki w ogóle model myślenia społecznego: skorzystaj yy, z tego, co jest teraz, a na emeryturę jeszcze mam czas, jeszcze o tym pomyślę. Ale z drugiej strony, boimy się o tym rozmawiać, i to jest chyba największy problem, bo jeżeli rozmawialibyśmy, to też rozpoznalibyśmy, jakie są możliwości gromadzenia tych pieniędzy na emeryturę, żeby nam potem było lepiej. Ale no tak jak powiedziałeś, mamy dużo ważniejszych rzeczy na głowie niż myślenie na emeryturze. A potem, kiedy upłynie już 10, 20, 30 lat naszego życia zawodowego, no to myślimy: aha, no to chyba teraz już jest za późno, już nic nie mogę z tym zrobić. To jest właśnie problem, który, który tutaj rządzi, więc trzeba rozmawiać o emeryturze. To, to może spróbujmy jeszcze to odczarować na inny sposób. Też w poprzednich rozmowach starałem się zdjąć z produktów emerytalnych w ogóle tę nakładkę. Emerytalne, że pomyślmy o naszym zabezpieczeniu finansowym. Tak jak wspomniałeś, no, to emerytura, to słowo, o które no, nie chcemy na ten temat rozmawiać, ale jak już mówimy o finansowej przyszłości, wyobrażamy sobie. Siebie samego za ileś tam lat, no to już troszeczkę inaczej. Może nie powiem, że możemy oszukać samego siebie, ale, ale taki mały lifehack zastosować, żeby um, myśleć o swojej przyszłości troszeczkę inaczej. Więc może pomyślmy o zabezpieczeniu, ale porozmawiajmy o produktach, bo gdybyśmy y, zdjęli tę nakładkę, a, a popatrzyli na produkty trzeciego filaru emerytalnego po prostu jako produkty do dbania o swoje finansowe bezpieczeństwo, to co one mają, czego nie mają standardowe produkty. To jest myślenie bardzo racjonalne, czyli takie mam świadomość już, że na emeryturę powinienem e, zbierać, czy powinniśmy zbierać i zastanawiamy się jak to zrobić. I wtedy jest taka próżnia, no bo w szkole o tym nie było, właściwie nikt ze znajomych się na tym nie zna, e, co zrobić. Trzeba tych informacji szukać, a w sumie e, możliwości jest sporo. Podstawowe możliwości to jest oczywiście system powszechny, w którym zbieramy na emeryturę, są dodatkowe sposoby gromadzenia, które daje też pracodawca, ale tam, gdzie my mamy rzeczywiście wpływ, no to właściwie mamy kilka dróg. Pierwsza to jest odkładanie, zwykłe, odkładanie na jakimś produkcie oszczędnościowym, na lokacie, i to najczęściej przychodzi nam do głowy. Ale nie zwracamy uwagi, albo rzadko zwracamy uwagę na to, że są produkty dedykowane. Te produkty. Finansowe co do zasady nie są aż tak proste, dlatego że same ich nazwy indywidualne konto emerytalne czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego już trochę straszą, jeżeli jeszcze podamy skróty IKE, IKZE to zaczyna się robić naprawdę strasznie. Ale kiedy spojrzymy, jak to działa, no to w sumie wygląda to prosto. Wystarczy podać trochę danych, można taki produkt otworzyć sobie w internecie. Przez bankowość elektroniczną albo jeszcze w jakiś inny sposób, można pójść do placówki bankowej albo spotkać się jeszcze z agentem ubezpieczeniowym, i wtedy wszystko zaczyna być prostsze. Właściwie polega to tylko na tym, że podpisujemy umowę, wpłacamy określone środki do określonych limitów, które też są rocznie przez prawo określone, przez regulacje prawne, no i mamy korzyści. I do korzyści przechodząc, odkładamy pieniądze na lokatach, na kontach. I wiemy, że płacimy podatek od odsetek, które tam przyrastają, a w produktach emerytalnych tych tego podatku nie ma. Mamy też korzyści w postaci odsetek, nie mamy podatku belki, czyli podatku od zysków, które generują nam te oszczędności, a w indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego jeszcze możemy skorzystać dodatkowo z ulgi podatkowej, czyli wpłacając określoną kwotę na IKZE możemy dostać zwrot części podatku. W rozliczeniu rocznym i to jest fajna rzecz, o której często nie pamiętamy. Czyli mamy takie dwa efekty: odroczony, bo odsetki nie mają opodatkowania, ale też mamy efekt natychmiastowy w postaci zwrotu z podatku. No, tak jak wspomniałeś, te dwa skróty dzieli jedna literka, ale tak naprawdę to są dwa różne produkty emerytalne, które dają nam bardzo konkretne, wymierne korzyści w skali roku i długiego terminu. Ale zastanawiam się, czy można w ogóle y, tak uprościć to. Y, że IK jest lepsze dla takich ludzi, a XZ jest lepsze dla takich, albo że lepiej jest zacząć od tego produktu i jak do tego podchodzisz. Można tak zrobić? Yy, można. Yy, najlepiej optymalnie, jeżeli ktoś rzeczywiście chce porządny kapitał uzbierać na emeryturę, korzystać z jednego i drugiego. Limit wpłat z korzyściami podatkowymi na IKZE to jest tam około 7100 rocznie w tej chwili, na IKE to jest ponad 17 tysięcy, więc jeżeli pozbiera się łącznie te kwoty, to mamy ponad 20 tysięcy rocznie, które możemy odkładać bez opodatkowania. Dlatego patrząc na to z takiej perspektywy, dla kogo jest, który produkt lepszy. IKE jest produktem, na który możemy odkładać więcej, więc jeżeli będziemy dłużej odkładać, to te korzyści z braku opodatkowania zysków będą większe. Natomiast w IKZE, jeżeli chcemy odkładając od razu dostać korzyść, czyli co roku dostać pewien zwrot podatku, to to rozwiązanie też jest dobre. Czyli dla długiego terminu, jeżeli ktoś jest młody, zaczyna, to wydaje się, że korzystniejsze jest IKE, natomiast jeżeli w pewnym momencie już mamy na tyle wystarczające dochody, że potrafimy jeszcze odłożyć na IKZE, to wtedy rzeczywiście można korzystać i z jednego, i z drugiego, a przy IKZE dostaniemy zwrot podatku. No właśnie, tak się zastanawiałem, jak, jak ktoś ogląda nas bardzo młody, to może będzie pierwszy produkt emerytalny. Czy, czy dla tej kategorii, tych, którzy się naprawdę wcześniej zdecydowali na to, żeby powalczyć trochę o swoje zabezpieczenie emerytalne, czy, czy tu tak samo byśmy zastosowali te kolejne, że zaczynamy od IKE, później i idziemy na IKZT i, i patrzymy na te ulgi? Tak bym proponował. Będąc młodym, kiedy zarabiamy niedużo, możemy po trochu odkładać na IKE, potem, kiedy zaczniemy zarabiać więcej, odłożymy na IKZT najważniejszy dla emerytury jest termin nie mówiąc już o konkretnych kwotach ale będąc 25 latkiem wystarczy że będziemy odkładać kilkadziesiąt może 100 zł miesięcznie i na tą emeryturę całkiem sporo nazbieramy jak mamy lat 40 no to wtedy już musimy odkładać kilkaset złotych 300 czy 500 żeby ten kapitał który nam pozostał do wieku emerytalnego 60-65 lat, był jakiś sensowny. Więc im wcześniej zacznie się odkładać, tym lepiej. Tak jak mówisz, IKE na początek, potem w miarę wzrostu naszych dochodów możemy dodać IKZE. I będzie taki yy, duet działał bardzo dobrze. Ja to mówię: emerytura last minute, o czym wspomniałeś, że jeśli nie daliśmy, żeby te, temu procentowi składanemu popracować wiele, wiele lat, no to po prostu matematycznie musimy dołożyć więcej tego kapitału, żeby w tym momencie nam się to trochę wyrównało. No bo potrzeb nie zmienimy emerytalnych, to tylko matematyka tak naprawdę działa. Dokładnie, i te potrzeby emerytalne w sensie finansowym będą tylko rosły. Mamy rosnące koszty życia, rosnące koszty lekarstw, przeróżnych usług, więc jeżeli będziemy długo zbierać, nazbieramy więcej, no i wtedy będzie to miało jakiś sens. Rzeczywiście odczujemy, że to, co dostajemy poza systemem zakładu ubezpieczeń społecznych i sami sobie podkładaliśmy, to rzeczywiście nam uzupełnia na tyle dochody i środki, że możemy żyć normalnie. No o to właśnie chodzi. Pamiętam jeszcze lata temu, jak mówiło się, że te produkty, no fajnie, ale te limity są takie skromne, że tu nie ma co odłożyć i tak dalej. No, i nagle minęło kilka lat, patrzymy na te limity. No, i szczerze powiem, to życzę każdemu, żeby mógł ten limit swój uzupełnić. A że rozmawiamy na przełomie roku. No to musimy pamiętać o tym, że te limity znowu ulegną zmianie. Zaraz zobaczymy limity na 2023. Jak to teraz mniej więcej wygląda? Jakbyśmy w ogóle sumowali to, czy, czy popatrzyli na ten nasz system emerytalny, to już jest co odłożyć. Dokładnie, tak planie. jak powiedzieliśmy wcześniej, w przypadku jednego z produktów IKZT to jest ponad 7 tysięcy, które możemy odkładać. W przypadku IKE to jest ponad 17 tysięcy. Jeżeli połączy się, to już mamy 20 kilka tysięcy. Jeżeli ktoś prowadzi jedno Działalność gospodarczą, działalność gospodarczą, to może odkładać na IKZ ponad 10 tysięcy, więc te kwoty już są sensowne. Szczerze mówiąc, patrząc na rynek, w ogóle ludzi, którzy w Polsce odkładają odłożenie rocznie 20 pary tysięcy, to jest naprawdę dobry wynik. Więc jeżeli odłożymy to, co i tak odkładamy, bo staramy się tą poduszkę finansową budować na produkcie emerytalnym, gdzie nie ma podatku od zysków, no to właściwie są same korzyści. Mamy jeszcze jeden aspekt skorzystania z tych środków, ale pewnie do niego trzeba podejść też trochę szerzej. Wspomniałem o tym prezencie od Mikołaja, że sami sobie możemy go zrobić. No w przypadku IKE no to jest taki prezent mocno długoterminowy. No, ale już przy IKZ to dosłownie ja coś robię pod koniec roku, a ten prezent dosyć szybko do mnie może wrócić. Ja, jak ten mechanizm działa? Spróbujmy to wyjaśnić w prostych słowach. To w sumie też jest proste. Jeżeli mamy IKZT otwarte i wpłacimy w tym roku do kwoty limitu, no to wpłata może być jednorazowa, a prezent prezent przyjdzie troszkę później. Przyjdzie po nowym roku. W rozliczeniu podatkowym po prostu dostaniemy zwrot w zależności od tego, czy jesteśmy w skali podatkowej 17% czy 32%, to odpowiednia kwota zwrotu z tego podatku przyjdzie po nowym roku. Ja tylko jeszcze też dopowiem, bo tak mówimy cały czas o, o uldze. Wiele osób wybiera IKZT, żeby od razu też mieć tę gratyfikację szybszą. To z kolei rozmawialiśmy a propos tych aspektów psychologicznych w drugim odcinku, że niektórzy po prostu chcą mieć już jakąś nagrodę, a nie tam dopiero za 20-30 lat. To ja tylko przypomnę wszystkim widzom, bo co roku przypominam, że jeszcze PIT 0 trzeba złożyć. To nie jest takie wszystko super automatyczne, że już wszyscy za nas wszystko wyliczą. To jest ta jedna rzecz, którą ten przyszły emeryt musi zrobić, to ten PIT 0 dorzucić. Wspomnieliśmy o różnym podejściu do ryzyka, różnym podejściu do tego, jak będziemy budować te nasze produkty emerytalne. No każdy jest inaczej troszeczkę skonstruowany. Niektórzy boją się wyjść poza lokatę, niektórzy nie wyobrażają sobie z kolei takiego trybu i to musi działać na rynku akcji, obligacji. I mamy jeszcze chwilkę do końca roku. Może część widzów zechce dopiero usiąść do tego produktu, wybrać jakąś drogę dla siebie. Zastanawiam się, każdy podchodzi do tego inaczej, ale jak z perspektywy finansów usiąść do tego tematu i wybrać dla siebie najlepszą drogę, ten wariant adekwatny do swoich potrzeb, zarówno na IKE, jak i na IKZT? To jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj wchodzimy w określenie swojego profilu ryzyka. Tak to fachowo się nazywa. Jeżeli mówimy o IKE czy IKZE, które jest oparte na funduszach inwestycyjnych. Obligatoryjnie, zanim podejdziemy do otwarcia samego produktu, będziemy poproszeni o wypełnienie ankiety, takiego oceny naszego ryzyka. Są regulacje prawne, które chronią kupujących takie, otwierających takie produkty, przed tym, żeby nie popadli w jakąś pułapkę finansową. To nazywa się regulacjami MIFID, ale może to nie jest najważniejsze ankieta, którą będziemy wypełniać, ona powie czy jesteśmy bardzo ostrożnym inwestorem, czyli w tym naszym IKE i IK IKZE będą obligacje właściwie tylko, czy w tym obligacje gwarantowane przez państwo, czy jesteśmy umiarkowani, czyli trochę otwieramy się na ryzyko, ale liczymy też, że te zyski będą trochę większe, albo jesteśmy w ogóle inwestorem taki, który lubi ryzyko i mówi w perspektywie 30 lat, który mi zostało do emerytury, niech te moje inwestycje pieniędzy będą realizowane w akcje, pewnie akcje w długim czasie wzrosną, co jest zazwyczaj prawdą, ale to musi być bardzo precyzyjnie opisane w naszej ankiecie ryzyka. Z tego wychodzi profil, i taki dobieramy do tego produkt inwestycyjny. Więc tak naprawdę my mówimy, jakie jest nasze podejście do ryzyka. A ten, kto nam oferuje IKE lub IKZE dopasuje do tego odpowiedni produkt, ale będziemy dokładnie wiedzieć, czego się spodziewać. Jakich spadków i wzrostów w trakcie, możemy się spodziewać naszych inwestycji? Dlatego, że najgorszym jest reakcja taka, że ktoś przez 30 lat odkłada, w pewnym momencie przychodzą zawirowania na rynkach, tak jak mieliśmy z tym do czynienia, COVID czy wojna. Wartość. Akcji czy innych instrumentów spada, i wtedy zastanawia się, czy może tego nie wycofać, ale przecież mówimy o inwestowaniu przez 20 czy 30 lat, więc trzeba spokojnie poczekać, po okresach zawirowań przyjdzie odbicie, no i wtedy zastanowić się, czy rzeczywiście tą drogę, którą wybraliśmy, jest dobra, ale w tym pomaga nam ta ankieta. To samo określenie ryzyka. Nie traktowałbym tego jako coś złego, że ktoś od nas chce jakieś informacje uzyskać. Po prostu to nam ma pomóc, bo sami się powinniśmy zastanowić. Często jest tak, że nawet ludzie, którzy dysponują dużymi środkami, dużo zarabiają, mają bardzo niski profil ryzyka, mówią: ryzyko jest nie dla mnie, ale są też tacy, którzy żyją na bieżąco i mówią a ja zainwestuję z większym ryzykiem może rzeczywiście z tego będzie jakaś korzyść w dłuższym terminie. Bezpieczeństwo polega na tym też, że samo wycofanie pieniędzy z IKE i IKZT nie jest takie y, oczywiste. Oczywiście możemy to zrobić, ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie skoro my zbieramy przez długi czas na emeryturę, która przyjdzie jak będę y, miał y, lub miała 60-65 lat, no to chyba warto doczekać do tego momentu i wtedy zastanowić się, co z tymi pieniędzmi zrobić. Ja mam nadzieję, że przekonaliśmy trochę widzów, że ten przełom roku to jest dobry czas, żeby do tego usiąść. Zastanowić się na poważnie, może jakieś postanowienia noworoczne, ale może nie odkładać tego do stycznia, bo jeszcze tam limity uciekają, żeby jeszcze jednak znaleźć tych kilka dni w grudniu, pomyśleć nad tą swoją przyszłością emerytalną. Tak jak zaczęliśmy, warto rozmawiać, warto rozmawiać ze znajomymi, może warto zapytać eksperta, może warto zapytać innych, którzy skorzystają korzystają już z takich usług. I to nam rzeczywiście da obraz. To jest coś, co nam jest rzeczywiście potrzebne. Wielu, wielu rzeczy w sensie finansowym. W życiu niekoniecznie potrzebujemy, ale zgromadzenie trochę grosza na emeryturę no wydaje się być taką rzeczą oczywistą. Pełna zgoda i myślę, że po tej serii wideo mamy też wszyscy z widzami pełną zgodę, że swój los musimy brać w swoje ręce. I zacząć pracować nad finansową przyszłością. Pięknie dziękuję za wyjaśnienie tych wszystkich terminów emerytalnych i, i, i troszkę sprowadzenie tego do tej prostej procedury, że musimy usiąść i zacząć myśleć o swojej przyszłości. Daniel Szewieczek, ekspert ING. W IKE i IGZE ważne są roczne limity, ogłaszane corocznie przez właściwego ministra, czyli kwoty, jakie możemy w ciągu danego roku wpłacić na nasze rachunki IKE i IGZE, i w przypadku IGZE. Odliczyć później w zeznaniu podatkowym. Limitów jest kilka i co roku się zmieniają, więc poukładałem je dla Was i pokażę, jak to wygląda na przełomie roku. Do końca 2022 roku mamy na IKE limit dokładnie 17 766 zł. Tyle możemy wpłacić, aby te środki pracowały dla nas bez podatku od zysków kapitałowych. Z kolei w przypadku IGZE limity są dwa. I zależy, czy prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą. Wtedy jest nieco wyższy limit i wynosi 10 659 ,60 zł. 60 groszy. Natomiast ten standardowy to 7 106 ,40 zł. 40 groszy. Żeby skorzystać z takiego limitu, należy zasilić swoje konto IKE lub IGZE jeszcze w tym roku. OK, a co od stycznia? Jeszcze wyższe limity. Osoby posiadające XZ będą mogły wpłacić kwotę dokładnie 8322 zł, a prowadzący poza rolniczą działalność gospodarczą aż 12483 zł. W przypadku odkładających na IKE limit wpłat w 2023 roku wyniesie 20805 zł. Oczywiście limit mówi nam, jakie jest nasze maksimum możliwości. Ważne, żeby zacząć odkładać jakiekolwiek pieniądze, a wraz ze wzrostem zarobków, z wiekiem, ze zmianą tej naszej sytuacji, naturalnie sami zechcemy pewnie wpłacać większe kwoty i wtedy limity będą już miały dla nas dużo większe znaczenie. Dla każdego zaczynającego przygodę, czy to z Ike, czy Igze, przełom roku to jest zawsze bardzo, bardzo ważny czas, bo dysponując większą kwotą oszczędności, no, możemy najpierw skorzystać naturalnie jeszcze z tego limitu. W grudniu na ten rok, natomiast w styczniu zacząć już limit z kolejnego roku i skorzystać z obu. Wymyśl marzenia do spełnienia na emeryturze. Emerytura to nic innego jak zabezpieczenie przyszłości i to takiej, która będzie trwała około 20 lat. I tak o tym myśl: o sobie w przyszłości, który chce mieć jak najwięcej pieniędzy na realizację marzeń lub zaspokojenie codziennych potrzeb. Korzystaj z dostępnej w IGZE ulgi podatkowej. To łatwy sposób na zwiększenie zysków, który jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Staraj się wykorzystać roczne limity w IKE i IGZE. Te pieniądze pracują bez tzw. podatku belki, jeśli tylko spełnisz ustawowe warunki. Dopasuj produkty do swojej sytuacji i zacznij z nich korzystać. Jeśli myślicie dalej o swojej finansowej przyszłości, a zaczęliście dopiero od tego odcinka, to zachęcam koniecznie do obejrzenia całej serii i poprzednich. на грань.